Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia filmu o problemach oczyszczalni komunalnych, a w zasadzie o sposobach rozwiązania tych problemów. Oczyszczalnie komunalne i te małe, powiedzmy gminne na jakieś tam 200, 300, 800 metrów sześciennych na dobę i te duże, gdzie mówimy o dziesiątkach tysięcy metrów sześciennych na dobę, mają oczyszczać odpady płynne, które płyną kanalizacją, chronić nas, nasze zdrowie i przywracać wodę środowisku. Czy tak się dzieje faktycznie? Pogarszający się stan wód płynących raczej świadczy o tym, że tak nie jest. Nie nastraja to optymistycznie, już Bałtyk nawet kwitnie. Mieliśmy w zeszłym roku zakwity sinicowe w Bałtyku. Co to znaczy? To znaczy, że jednak do wód płynących dostają się duże ilości tak zwanych biogenów, czyli substancji, które mówiąc w cudzysłowie są nawozami. Te substancje użyźniają wodę i powodują tak zwane zanieczyszczenie wtórne, czyli wszędzie tam, gdzie woda się zatrzymuje, jest nagrzewana, rozwijają się glony, które obumierają, gniją, no i robi się taka kula śniegowa tego problemu. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że dużo małych oczyszczalni jest nieobliczona, nie była projektowana, żeby usuwać azot i fosfor. Poza tym one nie bardzo radzą sobie ze ściekami dowożonymi, beczkowosami, bo te ścieki to jest w ogóle osobny temat i nie radzą sobie z wodami opadowymi. Oczyszczalnia nie może mieć więcej jak 15-20% wody opadowej, a często zdarza się, że przy burzach, przy nawalnych deszczach tej wody opadowej jest ponad 100%. Teraz pracuję nad taką oczyszczalnią, gdzie nominalnie ma dopływać do niej 400 metrów sześciennych na dobę, a jak jest burza, to dopływa 800 metrów sześciennych na dobę. No i co się wtedy dzieje? Wszystko, co jest w oczyszczalni, jest wymywane do rzeki. Jest katastrofa ekologiczna. W związku z tym, czy można ten problem rozwiązać? Oczywiście. Zaprojektowałem we współpracy z Europejskim Centrum Ekohydrologii UNESCO specjalne filtry biotechnologiczne. Te filtry mają kilka funkcji. Przede wszystkim zabezpieczają przed zrzutem bezpośrednim nieoczyszczonych ścieków, bo mogą częściowo krótkotrwale podczyszczać ścieki. Następnie usuwają zawiesinę do końca, prawie do zera, oraz usuwają azot i fosfor. Ściek oczyszczony, czyli woda odprowadzana do rzeki, często jest czystsza, jak Państwo zobaczycie w tym filmie, często jest czystsza od samej rzeki. Zapraszam do obejrzenia filmów. Zobaczycie Państwo, te filtry już są, działają, budujemy kolejne, także zapraszam. Filtr biotechnologiczny. Co to takiego? Zanim zacznę mówić o filtrze, powiem, od czego to się wszystko zaczęło. Interesuję się wodą w zasadzie odkąd pamiętam. Można powiedzieć, że jestem zwierzęciem wodno-błotnym, bo zawsze wchodziłem do wody, zawsze woda mnie fascynowała. Skończyłem biologię i moje życie zawodowe też jest związane, było związane z wodą. W tej chwili właśnie chciałbym Państwu zaprezentować filtry biotechnologiczne i to jest początek. To, co tutaj widzimy, to oczko wodne, to trzcinowisko tutaj, to jest pierwszy filtr, który wykonałem. Ten filtr ma już 8 lat i teraz jaki mamy tutaj układ? To był układ eksperymentalny oczywiście. Oczko wodne jest zasilane ściekami z oczyszczalni. Tam dalej jest oczyszczalnia, też zresztą notabene eksperymentalna, ale o tym zupełnie w innym miejscu. Ona oczyszcza ścieki z całego domu. Następnie ścieki z oczyszczalni są pompowane z przepompowni tutaj do filtra, gdzie z kolei w oczku jest pompa obiegowa, która cały czas tą wodę filtruje przez filtr. Słychać chyba pracę pompy obiegowej, woda tam sobie po prostu spada. Filtr jest powyżej poziomu oczka i tam woda, no w tej chwili kamieni nie widać, tam jest taka bariera z kamyczków, przez te kamyczki woda przesącza się, przelewa się do oczka. No, jeżeli chodzi o kamerę, bardzo trudno jest zrobić zdjęcia wody,
Muszą Państwo mi uwierzyć na słowo. Tutaj głębokość oczka jest około 1,80 m i widać do dna. Woda jest całkowicie przezroczysta, latem nie ma żadnych zakwitów. Robiliśmy badania, zresztą we współpracy z Europejskim Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi i zawartość kluczowego pierwiastka, czyli fosforu, jest poniżej 0,3-0,2 mg w litrze. Proszę Państwa, to jest wartość dużo, dużo poniżej wartości, w której występują zakwity. To był pierwszy impuls. Udało się zrobić coś takiego. W tej chwili zresztą proponuję jako rozwiązanie komercyjne filtry do oczek wodnych, ale dlaczego by nie pójść dalej? No, oczko wodne to jest w sumie tylko mały wycinek wód, które są zanieczyszczone. Przecież w zasadzie wszystkie wody w Polsce mamy zeutrofizowane. Stąd powstał pomysł zrobienia, na bazie tego, co tutaj powstało, zrobienia filtra, który by mógł filtrować wodę. Zarówno wodę zanieczyszczoną, jak i wodę, która nie jest do końca oczyszczona. I następnym krokiem było stworzenie filtra doczyszczającego ścieki z niewielkiej oczyszczalni. Taki filtr zrobiliśmy w okolicach Koluszek dla hotelu i w tym filtrze, i w tej oczyszczalni też zrobiliśmy eksperymentalną, i w tym filtrze, ponieważ woda jest wypuszczana do rzeki Natura 2000, do rzeki Mrogi, w tym filtrze też udaje nam się osiągnąć poziomy dużo poniżej poziomu 1 mg fosforu w litrze. Więc ta woda nie zagraża zakwitami. Ta woda po prostu jest wodą czystą. Teraz przejedziemy, bo no, tutaj jesteśmy w Łasku, a musimy pojechać do Koluszek, w okolice Koluszek. Przejedziemy i pokażę Państwu ten filtr, który był drugi w kolejności zbudowany właśnie tam w okolicach Koluszek. Proszę Państwa, tutaj wyciągam próbkę ścieku oczyszczonego już po przejściu przez filtry. Proszę zobaczyć. Praktycznie rzecz biorąc, zero zawiesiny. Woda jest przezroczysta. Woda wygląda jak woda z rzeki. Taka woda odchodziłaby do odbiornika, ale jest jedno ale. Mianowicie tutaj mamy odbiornikiem oczyszczonego ścieku. Pozwolę słoik zostawić, jest rzeka Natura 2000. Akurat tutaj jest zbiornik wodny, sztuczny, zrobiony na tej rzece, ale jest to rzeka Natura 2000. W związku z tym była jeszcze potrzeba redukcji azotu i fosforu, żeby po prostu nie powodować tak zwanej eutrofizacji, czyli przeżyźnienia tej rzeki. I z tego względu zbudowaliśmy, to był pierwszy filtr biotechnologiczny zbudowany przeze mnie. On jest jeszcze, powiedzmy, no, takim prototypem, ale prototypem działającym, bo w ogóle cała oczyszczalnia została wybudowana w 2016 roku. I proszę zobaczyć, tam jest pierwsza część fitoremediacyjna, w której rozwijają się rośliny wodne. No, w tej chwili oczywiście jest zima, więc no, te rośliny nie są aż tak bardzo rozwinięte, ale na korzeniach tych roślin usuwany jest azot i fosfor. Dalej jest część filtrująca i jest komora, w której rozwija się rzęsa wodna i z której odpływa ściek oczyszczony całkowicie do rzeki. Parametry ścieku, ponieważ tutaj ten obiekt dzierżawią wędkarze, więc oni tutaj bardzo tego pilnują. Są częste kontrole, poza tym właściciel też ma obowiązek zgodnie z operatem wodnoprawnym przeprowadzać kontrolę. Parametry ścieku oczyszczonego są dużo poniżej wartości, które są zapisane w operacie wodnoprawnym. Czyli praktycznie ta oczyszczalnia spełnia normy takie jak dla oczyszczalni dla 100 tysięcy mieszkańców. Czyli są bardzo wyśrubowane normy. Ona na pewno nie zanieczyszcza środowiska. Proszę Państwa, no cóż można powiedzieć, tą technologię tych filtrów stale rozwijamy, stale ją usprawniam, zmieniam szczegóły, no po prostu chcę, żeby te filtry były jak najlepsze. Obecnie budujemy w kilku lokalizacjach takie filtry. Największy filtr budujemy na 5000 m3 na dobę przy oczyszczalni dla prawie 100-tysięcznego miasta.
Na zdjęciu pokazuję Państwu fazy budowy. Widzieliście Państwo przed chwilą na samej końcówce. To jest oczyszczalnia o przepustowości, komunalna przepustowość 400 m sześciennych na dobę. Jeżeli ta oferta Państwa zainteresowała, to zapraszam do kontaktu. Zawsze przyjadę, obejrzę oczyszczalnię, powiem, doradzę, co można zrobić, jak tą oczyszczalnię można usprawnić, czy da się założyć filtr, jak ten filtr wykonać, ile to będzie kosztowało. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Filtr jest ułamkiem kosztów przebudowy oczyszczalni. Czasami nie trzeba oczyszczalni przebudowywać. W tej chwili przy tych cenach przebudowanie oczyszczalni na 400, 800 czy 1000 metrów sześciennych na dobę to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Filtr to jest około miliona złotych. Różnica jest ogromna. A jeżeli oczyszczalnia nie jest całkowicie wyeksploatowana technicznie, to stosując filtr możemy przedłużyć jej życie o 10 lat, 15 lat. Czyli mamy na taki okres czasu święty spokój za relatywnie nieduże pieniądze. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.